Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest y, mój podcast. Witaj na moim kanale, bez względu na to, czy słuchasz tego na YouTubie, czy na aplikacjach do słuchania podcastów. Dzisiaj jest taki bardzo y, interesujący temat, jeżeli Ciebie to y, interesuje właśnie, y, to cieszę się bardzo, bo będziemy rozmawiać na temat tego, na co wartościowa kobieta zwraca uwagę u mężczyzny? Jeżeli temat jest dla ciebie, to zostań, bo chwilę na ten temat porozmawiamy. A jeżeli jesteś pierwszy raz, to ja się przedstawię. Ja nazywam się Anna Antoniak i uczę ludzi radości życia. Jestem terapeutką dusz, można to tak nazwać. Pomagam ludziom stać się lepszymi ludźmi, po prostu mieć lepsze relacje w związku, lepsze relacje z dziećmi lepsze relacje ze sobą przede wszystkim, ponieważ kiedy ty masz przede wszystkim relacje ze sobą, to wtedy stajesz się lepszym człowiekiem, lepszą matką, lepszym ojcem, żoną, mężem i tak dalej. Pomagam ludziom wyjść z depresji, z, a, z życiowych dołów. Pracuję z parami, z mężczyznami, z kobietami i z młodzieżą. Dobrze, kochani. A, no jeszcze powiem, że a, oczywiście polecam wam moje książki, bo napisałam je cztery. Do, te, do tej pory są dostępne 4, bo było 5, więc link macie również w komentarzu. Do 12 listopada jest promocja na kurs dla kobiet i dla mężczyzn, dlatego będą nagrania teraz, będzie dużo nagrań na temat związków i relacji i na temat kobiet i mężczyzn, właśnie. Więc do 12 listopada możecie skorzystać, 30% macie taniej, jakby sam tylko kurs, a oprócz kursu macie jeszcze. Samych bonusów na ponad chyba 200-300 zł, więc możecie to wykorzystać. Potem tych bonusów nie będzie i cena wzrośnie, więc polecam Wam, żebyście zrobili sobie to do 12 listopada. No właśnie, no właśnie. I o czym tutaj mowa jest? No bo. Ja dzisiaj, ten podcast jest bardzo skierowany do mężczyzn, ale oczywiście kobiety też mnie będą słuchać, dlatego że ten kurs jeden i drugi jest skierowany i dla kobiet i dla mężczyzn, bo tu jest, sam tytuł jest Na co zwraca uwagę u mężczyzny wartościowa kobieta? No i, i teraz jakby pierwszą częścią jest tego to, że ty musisz być wartościową kobietą, żeby spotkać wartościowego mężczyznę. A ty musisz być wartościowym mężczyzną, żeby spotkać wartościową kobietę. I w, tym, w tych kursach i dla kobiet, i dla mężczyzn, i jest w ogóle jedna lekcja, która się składa z dwóch chyba podlekcji, o ile pamiętam, na temat właśnie tego, kim dzisiaj jesteś, a kim chciałbyś być albo kim chciałabyś być, kim musisz się stać, żeby wzrosnąć. Do tego, żeby mieć wartościowy związek, ponieważ kurs jeden i drugi nazywa się w taki sposób, że jak zrozumieć kobietę i zbudować wartościowy związek, albo jak zrozumieć mężczyznę i zbudować wartościowy związek. No i jeżeli ty chcesz być wartościową kobietą, no to musisz zrozumieć mężczyznę, a żeby zrozumieć mężczyznę, musisz wzrosnąć, czyli twoja wartość się podniesie. I tak samo ty, mężczyzna, jeżeli chcesz poznać kobiece sekrety, w jaki sposób ona myśli, jak się z nią dogadywać, jak chcieć, żeby się z tobą kochała, nie wiem, była blisko ciebie, żeby się rozumiał, no to musi się podnieść twoją wartość, czyli ty musisz wzrosnąć, czyli musisz. Słuchajcie, nie ma nic za darmo. No, no jakby nie ma nic za darmo, jeżeli dzisiaj jesteś w kiepskich relacjach, kiepskim małżeństwie. Jakby nie rozumiesz tej kobiety i po prostu na ciebie męczy ciągle, a tak samo ty jego męczysz i po prostu jesteś żrzędliwą babą. I ja o tym też mówię w kursach. No to trzeba coś zrobić, bo będziecie nieszczęśliwi. No po prostu. No To jest takie logiczne, dlatego ja uczę radości życia. I tam dokładnie. Są rzeczy, kroki, są ćwiczenia, podpowiadam Wam naprawdę wiele rzeczy w różnych aspektach. Już podpowiadam nawet to w różnych aspektach yy, tej dziedziny, jakby relacji i związków, <grywania> ponieważ jestem bardzo pozytywna i, i kreatywna. Pod tym względem, zresztą, klienci, którzy ze mną pracują, to wiedzą, yy, że że można się ze mną i pośmiać i, i, i czasami dosadnie mówię, ale też podpowiadam bardzo dużo ciekawych, interesujących y, rzeczy, ćwiczeń i zadań, które warto zrobić ze swoim mężem bo warto zrobić ze swoją żoną, albo jeżeli ktoś nie jest w związku, bo są takie osoby też, to pracujemy... I ta osoba najpierw wzmacnia siebie, czyli staje się wartościową na przykład kobietą albo wartościowym mężczyzną, buduje swoją pewność siebie, wiarę w siebie, bo tego właśnie uczy tej radości życia. I wtedy poznawanie drugiego człowieka już przychodzi nam o wiele łatwiej. I uwaga, poznawanie wartościowego człowieka. Bo jakby to też jest różnica, bo ty możesz spotkać byle kogo. I być może do tej pory spotykałeś takie kobiety, które cię raniły, albo które były bardzo podobne, bo na przykład leciały tylko na kasę, albo bo były jakby wybuchowe, albo na przykład były to kobiety, które matkowały tobie, albo chciały rządzić jakby cały czas. Więc. Albo były negatywne, więc jakby jest dużo aspektów, i ty, w tym kursie też mówię, i skąd się to bierze, to jest też bardzo istotne. I jak to zamienić, więc. Um, no, można o tym mówić i mówić, powiem Wam szczerze. Natomiast przejdźmy do, jakby, meritum dzisiejszego podcastu, bo, bo chciałabym to poruszyć ten temat. No właśnie, poruszyć, 6 minut już mówię. Na co zwraca uwagę u mężczyzny wartościowa kobieta? No i po pierwsze, ty musisz być wartościową kobietą, żeby wiedzieć, czego szukasz, tak? I ty musisz wiedzieć, mężczyzno, że wartościowy mężczyzna, wartościowy facet ma określone jakby cechy, na które kobieta zwraca uwagę. I to jest bardzo istotne, ponieważ raz jeszcze, jeżeli ty chcesz yy, mieć byle kogo przy sobie, to byle kogo będziesz... Miał. Natomiast, jeżeli chcesz mieć naprawdę wartościową kobietę, to ty musisz stać się wartościowym mężczyzną, bo wartościowa kobieta nie będzie chciała mieć po prostu yy, yy, mężczyzny, który nie zna swojej wartości. Yy, I to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli ty nie znasz swojej wartości, po drugie, jeżeli ty nie masz ugruntowanych wartości, które chcesz pielęgnować w swoim życiu, co jest dla ciebie ważne, nie masz um, postawy i charakteru mężczyzny, odpowiedniego postawy, bo ta odpowiednia kobieta, ona szuka specyficznych mężczyzn. Dlatego, że kobieta, która ma, jakby musicie to wiedzieć, że załóżmy, wyobraźcie sobie, że dzisiaj jesteście na pierwszym piętrze albo na parterze i jeżeli ty widzisz piękną kobietę, na przykład jesteś w galerii i widzisz piękną kobietę na pierwszym piętrze, to ty musisz tam się dostać, żeby poznać tą kobietę. Więc potrzeba stać się tym mężczyzną, żeby wejść na jej poziom. Okej? Okay? Jakby to jest jakby pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że ty musisz wykonać jakieś działanie, no bo musisz znaleźć te schody, windę, e cokolwiek, żeby wejść... Po prostu i poznać tą kobietę, czyli musisz wykonać jakieś działanie. No i teraz właśnie to jest to, że to musi to działanie wyjść od ciebie i z, 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 zacząć się od ciebie. Bo pamiętajmy, że jeżeli my chcemy stworzyć wartościowy związek, wartościową relację, małżeństwo, to wpierw wszystko zaczyna się od ciebie. Kobieta, która jest na poziomie, kobieta, która ma swoje wartości, w ogóle ona nie będzie chciała mężczyzny po prostu fajtłapy i um, no jakby to określić, jakby to określić. Um, mami, synka, może bo, bo, bo są różne typy mężczyzn, naprawdę, są mami, synkowie, są mężczyźni, którzy w ogóle nie mają swojego zdania. Um, nie mają charakteru, nie mają honoru, nie mają odwagi, więc dupy wołowe, po prostu za przeproszeniem. No, naprawdę. Dziś, dzisiaj jest bardzo dużo mężczyzn, kto, którzy są dupy wołowe. Boją się wszystkiego, są obstrani popachy, i świat tak wypaczył jakby tą rolę męskości, przez to, że kobiety takie niezależne i super, i przez to, że świat w taki sposób yy, dąży do tego. Że i matki, jako kobiety, wychowują też swoich synów w taki sposób, że po prostu wszystko za nich robią i tworzą po prostu, no po prostu kaleczą tych młodych mężczyzn. I dlatego, jak ja pracuję też z kobietami, to ja zawsze rozmawiam też na temat dzieci i, i bardzo dużo wkładam w moje klientki, jeżeli mają synów. W jaki sposób i co robić, żeby oni stali się męscy, żeby nie były po prostu takie siusiu majtki, bo potem taki syn dorasta i on nie umie się odnaleźć w rzeczywistości, dlatego że mamusia wszystko za niego robiła i mamusia wszystko po prostu podawała mu pod nos i on nie, nie ma swojego zdania, nie umie nic zrobić, nie jest odważny i tak dalej. No naprawdę tyle, co ja przypadków znam, i oj, można by było historię pisać naprawdę. Więc pamiętaj, że wartościowa kobieta nie będzie chciała kogoś, kto nie jest przynajmniej z jej poziomu. Najlepiej jest, kiedy jest mężczyzna wyżej od niej, czyli jest jakby mentalnie ponad nią. I co to oznacza? To oznacza to, że kobiety pragną, Byś ty mężczyzno był dla niej inspiracją. Oczywiście wartościowa kobieta, bo ja nie mówię, że wszystkie. Niektóre nie będą chciały. Ale wartościowa kobieta zawsze będzie szukała mężczyzny, który będzie sil, sil, silniejszy, jakby od niej. Czyli miał taką siłę, dlatego że pamiętajmy, że kobiety są delikatniejsze i kruche. I może one wydają się silne, dlatego że muszą działać, muszą tworzyć. Muszą sobie bardzo często radzić same, ponieważ wychowują dzieci. E, mają taki pancerz e, tej swojej siły i, i tej takiej kobiecości, ale takiej w tej męskiej skorupce trochę, e, ale wewnątrz one dalej są delikatne i one są kruche. I jak tam zapukasz jak tą skorupkę, tam sobie zdejmiesz, malutku, to zobaczysz tam kobietkę. Taką prawdziwą, która, która jest właśnie. I jej dusza, jakby się wtedy otworzy. I dlatego ta kobieta być może wydaje się taka silna i twarda, natomiast ona ma tą delikatność mimo wszystko w sobie. Oczywiście mądra kobieta, bo są kobiety takie zołasy: zimne, twarde, zawzięte, po prostu nie liczące się z nikim i z niczym. Jakby ja nie mówię o, o takich kobietach. Ciężko też jest takiej kobiecie znaleźć mężczyznę. Natomiast mm, kobieta raz jeszcze szuka wartościowego mężczyzny i fajnie jest, kiedy ten mężczyzna jest dla niej inspiracją, czyli jest kimś, kto, od kogo ona może czerpać siłę. Oczywiście czasami jest tak, że ten mężczyzna jest e, słabszy i ona mu wtedy daje siłę, ale jakby cała reguła polega na tym, że to mężczyzna jest tą siłą. Mężczyzna chroni, kobieta pielęgnuje, tak? I to jest bardzo istotny element jakby w związku. Kobieta wie, kiedy dać mężczyznę siłę, bo kobieta daje bardzo dużo sił mężczy mężczyźnie, jeżeli ma mądrość w sobie, oczywiście. Bo są kobiety, które niszczą mężczyzn i to tak niszczą, że ło, na grubo, po prostu na grubo. I, I potem trzeba pracować z takim mężczyzną, właśnie, żeby odbudował swoje poczucie własnej wartości, wiary w siebie i tak dalej. Natomiast raz jeszcze, ta kobietka, jeżeli ma mądrość, to ona daje siłę temu mężczyźnie, ale on i tak zawsze jest tą siłą, tak? Więc jakby ty musisz być wartościowym mężczyzną, żeby poznać wartościową kobietę. I czasami zdarzają się mężczyźni, którzy nie chcą nic ze swoim życiem zrobić, nie chcą nic ze sobą zrobić. I oni mówią, że wciąż trafiają na takie same kobiety. No, trafiasz na takie same kobiety, ponieważ taki jesteś. I nie chcesz ruszyć swoich czterech liter, nie chcesz popracować nad sobą, zmienić czegoś sobie, w ogóle przemyśleć nawet, jakie ty błędy robisz. Co robisz, w jaki sposób, dlaczego tak się dzieje? I dlaczego jakby takie kobiety są w twoim życiu, a nie inne? I dlaczego to życie jakby kręci się w kółko i jakby nie możesz czegoś zrobić, zbudować i tak dalej? Więc to jest też bardzo ważna kwestia. Jakby to, to samo dotyczy się kobiety, żeby nie było. Okej, okay, więc wartościowa kobieta będzie szukała wartościowego mężczyzny, to już wiemy, tak? I on, ty musisz stać się kimś więcej, żeby poznać tą kobietę. Natomiast ty też musisz stać się kimś więcej, żeby poznać tego mężczyznę. I o tym umówię i tego uczę. Co jeszcze? Jakby to jest taka jakby z, wewnętrzna cecha. Jedna z, bo jest ich wiele. Natomiast z zewnętrznych cech mogę Wam podpowiedzieć, że są kobiety, które zwracają uwagę na pewne aspekty wyglądu zewnętrznego. I może to być na przykład głos męski, tak? Może to być na przykład... Mogą to być włosy, niektóre kobiety bardzo lubią włosy, niektóre lubią łysych, więc jakby to też są jakby różne upodobania. Są kobiety, które zwracają bardzo uwagę na przykład na paznokcie, tak? I kobieta się spotyka z tobą i jak widzi twoje paznokcie, to ona już wie, czy ona jakby cokolwiek mogłaby z tobą czy nie. Tylko dlatego, że ona jakby bardzo zwraca uwagę na paznokcie i na przykład jeszcze na coś w twoim wyglądzie zewnętrznym. I choćbyś nie wiadomo co miał i nie wiadomo kim był, a będziesz miał obgryzione paznokcie do połowy i jeszcze brudze paznokciami, no to jakby dla tej wartościowej kobiety, no niestety, ale no raczej yy, yy, chyba nie będziesz odpowiedni, bo ona jakby będzie chciała kogoś, kto będzie miał klasę. No i znowu, widzisz, ta klasa jest tą wartością. <laughs> Przesłuchajcie sobie naprawdę ten, ten kurs. Tam macie materiały, bardzo dużo nagrań. Tam jest X godzin nagrań nawet nie wiem, może 4, 5, 6. Czasami jedna lekcja trwa 40 minut 30, 50. I do tego są materiały przygotowane, które możecie sobie ściągnąć. Mm. No, i jakby wdrażać to w życie, nie? Bo to trzeba wdrażać w życie. I są kobiety też, które nie lubią mężczyzn, którzy mają brzuch. Po prostu. Są takie kobiety, które nie lubią męskich otyłości. I, i zobacz, jeżeli kobieta dba o siebie, ona jest wartościowa, ona jest, wie kim jest, szanuje siebie i tak dalej. To ona sama jakby będzie miała swoją wartość i jakby będzie odpowiednio wyglądała, odpowiednio dbała o siebie, i tak dalej. Więc ona też nie chce mieć po prostu grubasa albo mężczyzny, który jest w dziewiątym miesiącu ciąży, no bo ona jakby zna swoją wartość i coś sobą reprezentuje. Więc wyobraź sobie, że masz teraz kobietę z klasą i kobietę wartościową, i, i przychodzisz yy, poznać się z nią i jesteś, Puchatym misiem. No. Nie. Oczywiście są kobiety, które lubią misiów. I jakby to nie wykluczać. Tak samo są mężczyźni, którzy lubią kobiety, które są bardziej pulchne. I, i tak jest. Słuchajcie. I, i, jakby, I to jest jakby ok, bo każdy ma swój typ. I ja zawsze mówię: każdy garnek ma swoją przykrywkę. Tak, czyli pasuje je jakaś przykryweczka do, garn do garnka. Może być jeden garnek i, i mogą mieć różne przykrywki, i akurat ta będzie pasowała. Pach, jest. Więc, ale z reguły kobiety lubią zadbanych mężczyzn. Jest bardzo dużo mówię w tym kursie na temat yy, właśnie dbania yy, mężczyzn. Mężczyźni i tak już powiem wam, że zaczęli dbać o siebie bardziej niż kiedyś, tak naprawdę widać to u mężczyzn, że dbają o siebie i, i to jest fajne i naprawdę super. Natomiast oprócz tego, że ty będziesz dbał o siebie i przyjdziesz na przykład na spotkanie, no to jeszcze jakby właśnie ta klasa i, i ta wartość będzie wynikała z tego, co ty mówisz i jak ty mówisz. I, i na przykład o jaki masz paznokcie, tak? Możesz być ładnie ubrany i dalej masz mieć poobgryzane paznokcie albo brudne albo brudne buty, albo, nie wiem, brudne zęby, albo miód w uszach. Mm, kurczę, szkoda, że nie nagrałam tego. <laughs> kurczę, miałam taki przypadek, słuchajcie, kiedyś. O, rany, byłam jeszcze młodziutka. Żeby nie było, że teraz jestem stara, ale tak. Miałam 17 czy 18 lat. E, muszę to dograć chyba do tego kursu. To była klasa po prostu tego, co ja spotkałam. Facet naprawdę z klasą. W tamtych czasach y, to był gość, który miał Mercedesa, y, firmę swoją, bardzo ładnie ubrany i tak dalej, fajny, przystojny. No i pojechaliśmy na randkę nad morze. <grywia> o rany, to już te, raz, że te paznokcie... Zobaczyłam, ale potem jeszcze nie, nie. to Muszę to nagrać, do, dogram to gdzieś do kursu, żebyście to mieli. Och, to jest czad. Więc um, oczywiście, nie, 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 nie z tym mężczyzną, jakby nie było nic. W sumie, była młoda wtedy i wariatka, dalej jestem wariatka, ale mm, mm, nie, nie, i choćby nie wiadomo co to nie. To po prostu, jakby już na straconej pozycji był. Tak samo, słuchajcie, w, m, opowiadam tam w tym kursie, jakie błędy popełniają mężczyźni, kiedy spotykają się z kobietą na randkę pierwszy raz. Jeżeli nie masz kobiety, a chcesz ją poznać, to jakie błędy, i ja to mówię na podstawie też moich doświadczeń, bo miałam m, m, jakiś czas temu m, doświadczenia, właśnie m, pewne, więc opowiadam o tym. Opowiadam też, o, jakie moje klientki miały doświadczenia moi znajomi, więc naprawdę macie tam bardzo dużo ciekawych informacji. <noise> I jakich błędów mężczyźni nie popełniajcie, idąc na randkę z, raz z dziewczyną, na co zwracać uwagę. I niektórzy się zachowują z klasą, a niektórzy po prostu jakby już na samym wstępie to po prostu lipa po całości, nie? Więc w wyglądzie zewnętrznym tak? Są pewne aspekty, na które kobieta zwraca uwagę i ty musisz wiedzieć, na co kobiety zwracają uwagę. Oczywiście nie wszystkie zwracają na to samo, ale, ale są pewne aspekty, na które kobiety wartościowe zwracają uwagę. Tak? I już Ci podpowiadam, że jedną z nich na pewno są paznokcie. Yy, drugą bardzo ważną rzeczą yy, to jest to, no ta Twoja wartość wewnętrzna. Tak? Kobieta będzie mądra, kobieta zada Ci odpowiednie pytania. Tam też podpowiadam Wam bardzo dużo o czym rozmawiać na początku, jak zadawać pytania, w jakim kontekście. Dla małżeństw, które już są w związkach, jak mówić, właśnie, żeby słuchała kobieta, jak ją inspirować, co, co, co sprawi, że ona będzie Cię uwielbiała w ogóle, jak masz do niej mówić i, i, i kiedy masz do niej mówić, to jak to wprowadzisz. Do swojego małżeństwa i do swojej relacji, jeżeli jeszcze nie masz właśnie, a chcesz mieć, to jak się tego mężczyźni nauczycie i weźmiecie sobie te rzeczy naprawdę do serca i skupujecie sobie te, te materiały, które tam macie, i wprowad będziecie wprowadzać to w życie, to ja wiem, ja po prostu wiem, że wasze życie się odmieni, bo, um, no bo to jest sprawdzone, słuchajcie, naprawdę to jest sprawdzone. I cieszę się bardzo. Chciałam Wam też powiedzieć, że ja zezwatałam ileś małżeństw w swoim życiu, naprawdę. Ileś par w ogóle kiedyś zeswatałam, i niektóre są właśnie małżeństwami do tej pory pomogłam wielu małżeństwom też. Oczywiście te małżeństwa muszą pracować dalej na sobą, bo jakby związek to jest cały czas praca, ale tak, pomogłam uratować wiele małżeństw. Dzięki Bogu oczywiście, bo to nie ja. Ale tak, y, dzięki niemu mogę wam przekazywać różne rzeczy, mogę pomagać, wspierać, uczyć i, i, i dawać tą wartość. Sama popełniłam wiele błędów i, i, i tak, i jakby to wszystko, te doświadczenie i ta nauka, którą ja cały czas dalej jakby. Uczę się na ten temat, bo ja, słuchajcie, ja bardzo lubię się uczyć, nawet wy nie wiecie, że ja uwielbiam się po prostu uczyć, więc jak kiedy ja mam czas, to ja albo czytam, albo coś słucham, albo po prostu teraz mm, mam takiego mentora mojego też, raz, że mam mentora z, w, w dziedzinie biznesowej i to jest jedno, ale takiej mentalnej, duchowej i, i psychologicznej, mm, to w sumie dwóch, bo jeden, dwóch Amerykaninów, Amerykanów. Amerykaninów, Amerykanów, nie wiem jak się mówi, dwóch Mów Amerykanów, tak? Tak, i od nich się uczę. I to jest, powiem wam, że to jest, no, petarda. Dobrze, kochani, więc myślę, że to było wartościowe dla Ciebie. Pamiętaj, że wartościowa kobieta będzie szukała wartościowego mężczyzny. A żeby wejść na to pierwsze pięterko, jeżeli dzisiaj jesteś na parterze, to Musisz wykonać jakąś pracę, musisz coś zrobić, żeby tam do niej się dostać. A jeżeli ty dzisiaj jesteś kobietą i jesteś na parterze, a on jest na pierwszym piętrze, to mężczyzna lubi kobiety, którym, którym może wznieść do góry, może im pomóc. Natomiast on bardzo by chciał różnych rzeczy od ciebie i też bardzo by chciał w widzieć w tobie wartość. Bo jeżeli ty będziesz miała wartość, a mężczyźni tego szukają kobiety, która jest wartościowa. I o tym będę mówiła w kolejnym podcaście, czyli czego szukają mężczyźni, wartościowi mężczyźni w kobiecie. O, dobrze. Ściskam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!